Na wiejskiej znajdziemy to miejsce, gdzie dymy, streamy, coś w końcu im wyszło. Na wiejskiej znajdziemy patostream, gdzie znowu duch Magicala nam gra. Zaraz po zakończonym sejmie rozpoczęły się kolejne przesłuchania świadków w sprawie wyborów kopertowych. Jak pan się nazywa? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej części swojej wypowiedzi. Rozumiem. Spryciarza pan udaje, ale nie takie cwaniaczki przy flaszeczce się dawały zaorać. Renata, przynieś wódę. Co pan, panie pośle? To komisja, tu się nie pije. O cholera, zapomniałem. Z przyzwyczajenia mnie poniosło. Dobrze. Kolejne pytanie. Co pan wie o aferze kopertowej? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej części wypowiedzi. Cholera, dobry jest. Tymczasem na platformie X poseł Czarnek zaprosił Elona Muska, aby w trakcie odwiedzin w Polsce zajął się sprawą dwóch niewinnie skazanych za przestępstwo posłów. Albo nie posłów, zależy kto mówi. Dear Elon Musk, my name is Przemysław Czarnek. Bite, come to Poland. And see how all this shit is Donald's fault. Panie pośle, śmieją się z pana angielskiego. Jakby pani tak myślała po angielsku, jak ja po polsku, to by baby miały prawo głosu. Ale kobiety mogą głosować. Jebany Tusk. W mediach tymczasem pojawiła się informacja, że w szkołach praca domowa nie będzie obowiązkowa. No chyba, że jesteś w szkole średniej, wtedy to będzie obowiązkowa. Oli nam młodzież zapsujał. Za najlepsze lata spędziłem zgarbiony nad mapami historycznymi. Dlatego teraz wiem, jaka powinna być granica Polski. Aż za Litwę, jak za Jagiełłę. Panie prezesie, ale przynajmniej będą mieli więcej czasu, żeby randkować. Może będzie więcej dzieci na nasze emerytury. No tak, to mi do głowy nie przyszło. Mógłbym więcej czasu spędzać za Likiem. Tymczasem Donald Tusk wyruszył w podróż na Ukrainę. Donald, powiem to, co musi zostać powiedziane. Dej. Nie wiadomo, czy pod wpływem Elona Muska, czy też ułaskawienia Andrzeja, posłowie Wąsik i Kamiński finalnie zostali wypuszczeni z więzienia. Mariusz, gdzie idziesz? Mariusz, nie zostawiaj mnie! Czas na dokarmianie wódą! Papież, arrivederci! Mariusz, trzymaj się! Mariusz, nie zostawiaj mnie! W Sejmie jak zwykle trwała trzoda. Sejm, proszę państwa, to jest show biznes dla brzydkich ludzi. Panie pośle, wypraszam sobie. A nie, ja o Donaldzie mówiłem. Natomiast Jarek na korytarzach dawał popis swojej elokwencji. Kamiński był torturowany przez Tuska. To jest gestapo. To jest skandal. Tusk za takie tortury to powinien już dawno w dybach siedzieć. Albo do Niemiec wróci przynajmniej. Ale to nie koniec przygód Jarosława, bo na zakończenie Sejmu stwierdził jasno i wyraźnie. Sejm nie istnieje! A pan marszałek Hołownia nie jest marszałkiem. A co? To znaczy, że nie przyjmie pan pensji z Sejmu? Pojebało cię! Za co ja saszety kupię Alikowi? A słuchajcie jeszcze, bo mi się przypomniało. To chce być jak Hitler. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję, do widzenia. I tak minęło kolejne posiedzenie Sejmu. Więcej informacji znajdziesz na kanale Bezbeki Plus. Zapraszamy! Most przyleciał se do Polski, a pan Czarnek po angielsku chciał powiedzieć mu dzień dobry, moje ziomki w pierdlu. Śmiała się cała Polska, a pan Czarnek odpowiedział po niemiecku i po włosku, że myśli po polsku. Putin chciał wziąć Alaskę, bo umowy nie przeczytał. USA zadrżała srogo, bo mogło być drogo. A w Poznaniu pod galerią młodzieżowe straszne gangi napadają na przechodniów, oglądając bajki. Andrzej Ziomków ułaskawił, no i w końcu spierdla wyszli. Chcieli sobie przyjść do Sejmu, ale se nie przyszli. Jarek mówi o torturach, potem...